drugi największy obiekt Euro 2016 to... Marseille Stade Vélodrome. To w tym mieście urodził się, wychował i grał Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Pojawił się tu też kiedyś inny niezwykły zawodnik. Dwie minuty. Powiedz mu na chaos, musimy tam, żeby walił, bo nie ma czasu. 67 tysięcy. Tyle pomieszczą trybuny obiektu użytkowanego przez Olympique Marsylia. Został on otwarty w 1937 roku i początkowo był głównie przeznaczony do wyścigów rowerowych. Przez ostatnie lata przeszedł remont i trzeba przyznać, że obecnie robi wielkie wrażenie. Wow. Na Stade Vélodrome zaplanowano 6 meczów, w tym mecz Polski z Ukrainą i jeden półfinał.